Nadleśnictwo Świdnica znalazło sposób, aby wakacje nie były spędzane przed komputerem czy telewizorem. Wczoraj ruszyły pierwsze zajęcia letnie w stacji edukacji ekologicznej przy nadleśnictwie. W tym roku spotykamy się z dziećmi już trzeci raz podczas wakacji. Realizujemy różne tematy, najczęściej o tematyce oczywiście przyrodniczej, trochę o lesie. Chodzimy do parku Sikorskiego. W tej chwili dzieci na dzisiejszych zajęciach malują kamienie. Przyniosły ze sobą, część dostały ode mnie. Malują, mają zrobić jakiś rysunek związany z przyrodą, albo narysować jakieś zwierzątko, albo jakąś roślinkę. Jak co roku zorganizowano atrakcje dla najmłodszych. Zajęcia cieszą się takim zainteresowaniem, że już teraz brakuje miejsc. Najbardziej mi się podobało, jak wczoraj byliśmy w parku i szukaliśmy pióra. To mi się najbardziej podobało. Jest to jedna z lepszych form spędzenia czasu, ponieważ dzieci uczą się poprzez zabawę. Są różne zajęcia przyrodnicze i duże rzeczy można się dowiedzieć. A co już się dowiedziałaś? Na przykład, dlaczego ptaki latają i jak mają zbudowane kości. Maluchy same chętnie tu przychodzą i tak samo chętnie wracają za rok. Te zajęcia są bardzo fajne, różnych rzeczy zawsze robię, a tutaj przychodzę prawie co roku. Zajęcia potrwają do 19 sierpnia.